Cześć, dzisiaj opowiem o portrecie osobistym, który jest dla mnie bardzo ważny. Z tego względu, że dużo podróżuję, poznaję wielu ludzi i uwielbiam ich fotografować. Staram się ich poznawać na tyle długo, żeby stworzyć sobie gdzieś w głowie ich portret. I na tyle długo ich poznaję, aby oni jak najwięcej o sobie powiedzieli, żeby jak najwięcej tych swoich zasłon zrzucili, przedstawiając siebie takim, jakim są. Ja też daję się poznać i gdzieś moje wyobrażenie o nich i też ich wyobrażenie o sobie powoduje, że spotykamy się gdzieś po środku. Powstaje taki złoty środek, gdzie ja w tym środku właśnie fotografuję. To jest taka przestrzeń, czas, miejsce, które pozwala mi zobaczyć to, jak ten człowiek w danym momencie wygląda. Jest bardzo wiele portretowych projektów, które dotyczą bliskich, czyli bliskich fotografa. Kiedy fotografowałem swoich sąsiadów, rodzinę, znajomych z dzieciństwa w projekcie Adam i Ewa, to znałem te przestrzenie, znałem tych ludzi bardzo dobrze. Ja wystarczyło, że wyobraziłem sobie kogoś i widziałem już ten portret. Trochę się czasami zmieniało oczywiście, ale już nie musiałem nawiązywać bliskich relacji. Po prostu się samo już zadziewało i myślę, że dobrze jest, jeśli mamy taką możliwość, zrobić taki projekt, żeby zacząć właśnie od swojego podwórka. Projekt bardzo osobisty, czasami może to być projekt intymny, ale bardzo wiele projektów, bardzo wielu fotografów właśnie od tego zaczynało swoje kariery, swoją fotografię portretową. W przypadku portretów fotografów mam taką sytuację, że robię z nimi wywiady, poznaję ich trochę dłużej, opowiadają mi o swoim życiu, o swojej fotografii i dzięki temu mogę wykreować portret osobisty. Tak było w przypadku na przykład Tomka Sikory, który wydał między innymi album Światłoczuły i wielu innych fotografów, z którymi powstały wywiady. Ale to daje wyobrażenie, że portret osobisty wiąże się jednak z czasem poznania drugiego człowieka. To nie jest polowanie na ulicy, na przechodniów, podczas manifestacji i tak dalej, chociaż to są bardzo ważne portrety, ale nie wnikają tak bardzo w człowieka, który na tej ulicy jest sfotografowany. Bardziej pokazują kompozycję, bardziej pokazują to miejsce, czas, kiedy to się zdarzyło, niż danego człowieka. Dlatego takie polowanie na portret jest świetne oczywiście, szczególnie dla kogoś, kto się uczy komponować, kto się uczy nawiązywać kontakty z ludźmi. Natomiast portret osobisty wymaga czasu, tej relacji z drugim człowiekiem. I należy też zwrócić uwagę przede wszystkim na to, kiedy fotografujemy, kim my jesteśmy. Dlatego, że to, kim my jesteśmy, generuje też to, jak będą reagować na nas nasi bohaterowie. W portrecie osobistym według mnie nie jest najważniejszy bohater, którego fotografujemy, tylko fotograf. To, jakim jest człowiekiem. Zauważcie, że portreciści najczęściej, fotografowie, dokumentaliści, to są ludzie bardzo otwarci, którzy szybko nawiązują relacje, którzy są radośni, uśmiechnięci najczęściej, którzy pragną spotkania z drugim człowiekiem, chcą go poznać, spotkać, chcą nawiązać relacje i to też powoduje, że drugi człowiek, czyli bohater, również zaczyna zachowywać się w podobny sposób, też się otwiera, też chce nawiązać relacje, poznać tego człowieka, który do niego przyszedł z uśmiechem na twarzy. Prowadzę warsztaty już od wielu lat i poznałem mnóstwo ludzi, uczestników, fotografujących, którzy mieli przeróżne historie ze swoimi bohaterami i uwierzcie mi, że ci fotografowie, którzy byli zamknięci, wycofani, bali się ludzi, nie robili dobrych portretów. Natomiast ci, którzy byli właśnie otwarci na tej ulicy, podchodzili do drugiego człowieka, zagadywali go, poznawali go, przynosili świetne portrety. Nie myślcie o tym, że zrobicie portret, który sprzedacie za jakieś tam gigantyczne pieniądze, czy że robicie projekt i to, ten portret to jest ten projekt. Nie. Portret to jest portret drugiego człowieka, to jest wasze spotkanie z tym drugim człowiekiem, to jesteście wy sami. Więc nie traktujcie portretu, który wykonujecie, jako projekt, bo też to w jakimś sensie pokazuje to, jak wy siebie traktujecie. Jako projekt, po prostu. Autoportret jest dla mnie bardzo ważną formą wypowiedzi. Bardzo mało mam takich zdjęć, rzadko je robię, ale jak już robię, to chcę je zrobić w takich okolicznościach, które wyrażają mnie. Czyli jestem w przestrzeni, którą bardzo lubię, którą znam, która często jest symboliczna.
Jestem też w odpowiednich ubraniach, które też coś symbolizują. Tak jak w tym przypadku. Siedzę sobie nad rzeką Liwiec, bardzo czystą rzeką. Na koszulce mam kotwicę zalaną ropą naftową z projektu Ratuj Bałtyk. Ostatnio realizowałem taki dokument właśnie o tankowcu na dnie Zatoki Gdańskiej, który może w każdej chwili ulec zniszczeniu, przełamać się, może się wylać ropa naftowa i może nastąpić katastrofa ekologiczna. I chociaż ta fotografia może być nieczytelna dla wielu, ale dla mnie jest czytelna i tak naprawdę autoportret robimy sobie, dla siebie. I to jest chyba najważniejsze, więc fotografujmy się tak, żebyśmy czuli miejsce, czuli siebie w tych ubraniach, w tej przestrzeni, z tym światłem. To jest bardzo ważne, żebyśmy to wszystko połączyli ze sobą. Oczywiście już nie mówię o parametrach, o kompozycji, bo to jest oczywiste. Ale autoportret musi być wasz. Musicie się czuć na tym zdjęciu, że to jesteście wy. W Meksyku fotografowałem się w miejscach również, które znam, do których wracam i w których czuję się dobrze. Mam kilka portretów, które wrażają mnie taki, jaki byłem tam, w Meksyku. Czy to w medytacji uniesiony nad ziemią, gdzie specjalnie podskoczyłem ileś tam razy, żeby złapać siebie w tej pozycji. Czy to jest pałac w Palenque na tle piramidy, w której spoczął jeden z władców majańskich, Pakal. Sfotografowałem się w przepięknej kawiarni z aparatem, z moją torbą fotograficzną. Taki autoportret, który przedstawia mi w podróży. Jeśli ktoś zapyta o sprzęt, to myślę, że nie ma jednej recepty. Mając lustrzankę cyfrową z jasnym obiektywem, możemy wykonać zdjęcia z małą głębią ostrości. Mając aparat analogowy, na przykład wielkoformatowy, możemy użyć specjalnych klisz, które spowodują, że będziemy mieć ciekawe, nazwijmy to w cudzysłowie, ciekawe efekty. Ale nie o efekty chodzi. Kiedy mam telefon, możemy użyć różnych aplikacji, różnych form obróbki, więc ten sprzęt może być bardzo różny. Ale przede wszystkim myślę, że ważne, żeby się skupić na tym, o czym chcemy opowiedzieć. Bo sprzęt już mamy. Jest jakiś sprzęt, który posiadamy. Nie myślmy o tym, żeby natychmiast kupować następny, tylko zróbmy z tym sprzętem to, co jesteśmy w stanie zrobić. I kiedy fotografujemy kogoś, te pomysły po prostu przychodzą nam. Przychodzimy w jakieś miejsce, poznajemy człowieka, przestrzeni i po prostu widzimy. Widzimy, że w tej przestrzeni dobrze jest użyć małej głębi ostrości. Kiedy fotografowałem projekt Adam i Ewa, używałem średniego formatu. I na tym mi zależało, żeby pokazać te przestrzenie z większą głębią ostrości. I nie kombinowałem, po prostu tak to czułem. I myślę, że w fotografii jest taki moment, kiedy się właśnie czuję. Kiedy się czuje przestrzeń człowieka i pomysły przychodzą nam do głowy same. Wiemy, co zrobić. Kiedy się jeszcze uczymy, to eksperymentujemy. I warto eksperymentować wtedy. Ale kiedy już nauczymy się fotografować, wykorzystywać małą głębię, dużą głębię ostrości, czy to telefon, czy lustrzankę, czy aparat analogowy, to jest taki moment, zaskakuje i te pomysły przychodzą po prostu same. Na pomysł nie ma instrukcji obsługi. Na pomysł składa się wszystko, czyli bohater, fotograf, sprzęt, który posiada, światło, kompozycja, miejsce, czas. To wszystko, kiedy się ze sobą skumuluje, powstaje właśnie wtedy pewien pomysł, kreacja, ale czasami możemy założyć sobie, że wykonamy jakąś serię na przykład portretów. Tak jak ja wykonałem serię portretów Indian, tak ustawionych z profilu, wejściu do pomieszczenia, do domu, czyli w miejscu, gdzie był cień, ale było światło dzienne, miękkie światło, a w tle były zgaszone światła albo pomieszczenia bez okien. Dzięki temu uzyskałem czarne tło. 50 z tym obiektywem fotografowałem z bliska, więc musiałem użyć przysłony 8-11, aby mieć dosyć dużą głębię ostrości, aby oko, zarówno oko, jak i wargi były w ostrości. I tak portretowałem Indian, których spotykałem na przestrzeni tam kilku miesięcy, aby mieć Azteków, Majów, Zapoteków, Miszteków, wszystkich ich w ten sposób sfotografowanych. W portrecie osobistym ważna jest chwila obecna. To, jaki sprzęt macie teraz. Nie taki, jaki kupicie za jakiś czas, jak zbieracie nie wiadomo ile pieniędzy. To, jakich ludzi macie dookoła. Nie to, kogo będziecie fotografować w dalekich krajach, czy za rok, czy za dwa. Dlatego skupcie się na tym, ok, mam taki sprzęt, może to być nawet telefon. I mam takich znajomych, mam takich sąsiadów. Pójdźcie, porozmawiajcie i sfotografujcie ich. Może się okazać, że to będzie jeden portret, może to być projekt na długie lata, ale nie ma sensu czekać. Jeśli coś czujecie i chcecie zrobić, to zróbcie to właśnie teraz, bo czas jest tylko obecny. Powodzenia Wam życzę i do zobaczenia.